Cześć Wam, cześć moi drodzy, z tej strony Hudson. Witam Was w kolejnym odcinku z GTA City Skylines, dokładnie. GTA Perkelin. No. I dalej dzisiaj będziemy się zajmowali tematami przemysłowymi. Stoję właśnie przy naszej nowej elektrowni, którą musiałem postawić, bo znowu nie ma prądu. Za mało prądu, mój panie. Co tam wjechał tą cysterną? Nie wiem. No, nie ma prądu, a tutaj nie mają surowców, mało usług, nie wiem o co chodzi, tu cały sektor usługowy stoi, czy nawet aż tu postawię z wrażenia trochę tych usługowych budynków, pstryk. Tutaj jest trochę też wysokiej gęstości usług. Nawet tu bym zrobił, kurde, przy tej drodze, może nie. Może później. Moment, tutaj zrobię. O. Tu aż do końca niech idzie. Tutaj też. Może te, z tamtej strony, może nie. Zobaczymy, czy się będą budować. W każdym bądź razie. Mam wrażenie, że ten mod do rebalansu tych całych przemysłów coś tu mógł popsuć. No, więc dzisiaj kolejny zjazd z autostrady. Zajmiemy się tą rudą, którą tutaj mamy. Ja się zajmować czym innym, ale jednak to jest pilniejsze. Ale tutaj zrobię jakiegoś gotowca sobie wstawię może. Mam jakieś gotowe zjazdy, rozjazdy. To. O, na przykład taki. On mi tu się zmieści. Ile? 8400 taki. Konieczniki tu wstawiał nie będę. Tutaj ten z łukami tu w ogóle nie pasuje. Ten to w ogóle jakieś nieporozumienie. Dobra, halo, pauza. W ogóle jak tam z terenem tutaj stoimy? Jest tu płasko jak stół? Płasko jak stół. No, no to co? Oburzymy. Chyba tyle styknie. Nie? O, tu będzie dobrze, pstryk. Teraz to podepniemy tak jak było. O, taki gotowiec. Tam go chyba kiedyś zrobiłem. Grunt żeby był. Tak, tutaj zrobimy sobie oczywiście zjazd z tego. Tylko może z tej drogi tu, o. Będę mu kapkę szybciej jeździć. Tak. Palę grę. Niech się dzieje. Tak, tu sobie zaznaczymy strefę taką przemysłu. Będzie przemysł wydobywczy taki. Górniczy. Tu przerzucę elektrownie wszystkie węglowe. A, nie ta droga. Z tej miałem budować. Tu może zrobię tą szerszą. Przemysłową drogę, o. Na przykład dotąd. Teraz ta krótka, ta zwykła. Będzie dużo przemysłu mogło być. I dużo pracowników tu będzie. Oj, źle to wymierzyłem, widzę. Tak. I tu w środeczku. Nie, dobra. Idziemy normalnie taką standardową siatką, nie chcę mi się wydziwiać. Tutaj wstawimy sobie jakieś tematy właśnie ogólnoprzemysłowe. A i w ogóle tak pomyślałem, żeby tu można by wstawić jakiś magazyn taki na towary zwykłe, plac składowy, mały magazyn tu niech se będzie
I tutaj damy... Oj. Towary. Będą tutaj zwozić towary też stąd i będzie można je potem eksportować. Chyba tak to będzie działało, nie wiem. Bo tu mam ten... Wzgórza Kozanów, jeszcze tylko sobie tutaj wrzucimy to, to, to. To. A, w ogóle tutaj mamy trochę za małą tą strefę. Chciałem powiększyć. Gdzieś dotąd, pstryk. Nawodnić też trzeba ten teren. No ma tutaj do tej rurwy się podepniemy. O, proszę bardzo. No i co? No i tak jednym takim zamaszystym ruchem, pstryk. A, tylko jeszcze tak, straż pożarna. Nie stać mnie. Chyba niech będzie chociaż ta mała. Policji, tu nie trzeba, zdrowie. Nie ma żadnej małej przychody. I w ogóle jestem bez hajsu. Aha, czy to jeszcze druta pociągnąć? To weźmiemy te druty. Aha, i obie już nie mają prądu. Ech. A w ogóle też tu wstawiłem trochę turbin wiatrowych. Przedtem te dwie stały tutaj, one te tak strasznie szpeciły. No halo, budować się szybciej. Tu się niech coś wybuduje. O, dobra, połączyło się jedno z drugim. Jest podłączone? Nie. Zburzyć. Dostać to zwrot. No to zrobimy w ten sposób. O, tak to podłączymy. Serio nie połączyło się. O. Chyba prąd już mają. O, akurat coś się tu zbudowało. Ten domek z prądem może wylecieć. Oj, nie może. Zżarło mi słupa. Ctrl Z, nie Ctrl A. Ty, ale fajne takie, te takie coś się mieli. A tu mam oczywiście światła. Je wyłączyć. Wzgórza Kozanów, kurde, tak się będą zwać te tereny. Stać mi na przeniesienie elektrowni. Trzy 800. Stać mnie. Jedną. Jest druga. Jest to, że mi tutaj nie smrodził, niech smrodzą sobie tutaj. Mam blisko do węgla przynajmniej. Tutaj mogę postawić trochę zwykłego przemysłu. Gdzie go? A dobra, tutaj nie. Czyli więcej mieszkańców. No to co? Aha, jeszcze wysypisko by się przydało nowe. Aha, tylko takie zwykłe mogę postawić. Niedobrze. Tu je postawimy. Niech przynajmniej ten rejon sobie sam radzi ze śmieciami. W ogóle jak tam teraz stoimy z prądem? Dużo mamy prądu. Dobra, zdejmiemy trochę wydatków na prąd. Tak gdzieś do 105%. Jak no to wskaźnik prądowy? Chyba jest ok, dobra. To zabuduję sobie teraz ten teren tutaj. Też oczywiście budynkami wysokiej gęstości, bo czemu by nie?
Tylko jak to zrobić? Tu mógłbym zrobić takie coś. No taka niby siatka. To w ogóle mam taką fajną drogę. I o. Od tej strony tak. O. To może tutaj bym zrobił. A tu mi się rozjeździe wszystko znowu. Chciałem zrobić odtąd. Czemu to jest minus 2? Halo. Na 0. Oj, coś tu się pochrzaniło z tymi, widzę. Dobra, to może damy taką drogę. I tutaj też. O, czemuż by nie? Tu będzie wjazd też do tej strefy, tylko może przesunę go trochę. Tylko po ziemi bym poprosił. Tutaj w ogóle jest krzywo. Tylko muszę tutaj strzałki... Znaczy... Tu muszę ogarnąć, żeby nie jechali tędy. Tutaj... Tak zrobimy. O! Oj, ten został skołowany troszkę. A właśnie, bo stąd nie mam lewo skrętu. To musi tak być, jak tutaj teraz jest. Dobra. Halo, budynki wysokiej gęstości. Tutaj będzie tak. Tutaj będzie oczywiście handel różnej maści. Z tej strony też. To potem będą biura, na razie ich nie buduję. Tutaj aż do skrzyżowania. Tylko nie wiem, co tutaj zrobić. Aha, tu w ogóle pstryknę światła. A tu oczywiście nie ma pracowników. No zaraz będą. Jakoś to będzie zaraz. Tylko tutaj może się mi ruch zagęści na tym skrzyżowanku. Bo część może zacznie tym zjazdem jeździć. Zobaczymy. To wysypisko mnie boli. Te tłumy trzeba... Dobra, ile mam hajsu? 13 tysięcy, za mało. Żeby miał autobusy chociaż. W ogóle, czemu tutaj mam taki pusty plac? Czemu to nie jest zagospodarowane? Oj. W żaden sposób. Tutaj dam na wprost kawałek. I sobie to wygniemy. Mam na to tu, ale nie będziemy tego łączyć. Oj, tutaj zrobimy sobie... O, tu może zrobię pierwszą taką turystyczną dzielnicę, o. Tak, turystykę to walnąć? No niech będzie, czemu, co mnie szkodzi. Tylko to będzie... Wypoczynek, czy... Turystyka chyba. Tak. Może bez tego tu i bez tego tu. Oj, gdzieś tak. Tutaj. Tutaj sobie damy może... Takie coś, pomost wędkarski.
To może by nie. I... Było jeszcze więcej takich towarów. Pożyczalnie skuterów. Tam podlało. O nie, tu się budują hotele? A dobra, niech będą hotele. Bo tu muszę jeszcze ścieżkę przeprowadzić. O. Trochę źle. O, bo tak sypelka chcę, żeby to wychodziło. O. Italian threading. Pernu is Italian for jean jacket. We take the second. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Oczywiście dalej im mało. Mam ochotę tutaj zrobić tak na tych dwóch drogach, żeby pierwszeństwo mieli ci, co stąd jadą. Ciekawe, jak to się teraz zachowa, jakie tu będą korki. Zawsze mógłbym zrobić jakąś ekspresówkę stąd tutaj. Jakoś jeżdżą, a to tutaj szczałeczki są nie tak. Ten sposób, o. No a jak tam szkolnictwo? Podstawówek jest dość. Jedną gimbazę bym przerzucił. Stąd w to miejsce na przykład. Albo postawiłbym trzecią tutaj, tylko na razie nie ma na to pieniędzy. Które? 17 minut. Kurde, cały czas ich tu podlewa. A w ogóle tu jeszcze wodzionki nie mają. O rety. Może to wszystko dźwignę do góry kapkę. Cały ten rejon. O. O, coś tu więcej dodali. Uuu! Uuu! A to ja tutaj wszystko sobie dźwigniemy. Cały rejon podnosimy. No to tyle chyba styknie. Przynajmniej się drogi umyły. Aha, czyli jak jest duża kratka, to jest hotel. Jak jest ten, to jest coś takiego małego. Fajen. Chyba to skoro tak, to... Trzeba zmonstrować jakiś dworzec kolejowy. Halo, pociąg. Oj. Jaki jest najtańszy, jeden z najładniejszych? Chyba nie postawię żadnego dworca. Ile kosztuje stacja? 45 kafli, taka zwykła. To jest ta dwutorowa. 45. O! To by była dobra. Czterema torami. To mi na nim nie stać. Ale halo, od czego jest pożyczka? 200 tysięcy, pryk! No to róbmy ten dworzec, tylko tak, najpierw muszę postawić sobie tę stację docelową. Gdzie ją chcę mieć? Dobra, na razie ją postawię byle gdzie. Że muszę w ogóle budować tory. Chyba żeby zrobić tą, pojedynczą. Tam mam metro przy okazji. Może tym, na tej mapie nie będę miał tramwajów. Dobra, najpierw, dobra, tą buduję, zrobimy połączenie metrem tu. O, teraz mogę tory budować?
Mogę. Dobra, czyli tak, te tory idą precz. O to moment, tylko tutaj sobie zrobię taką prostą kreskę, żebym miał... Jakie to jest szerokie? Jedną kratkę od torów. Linijeczkę teraz muszę mieć. Czy to będzie tu? Tak. O rety, jak tu krzywo. Nie popatrzyłem na krzywiznę terenu. Ups. Upsi. No ma to nic, no to dostosujemy ją do stacji. Dobra. Tak, teraz to wszystko musi iść precz, bo tu muszę zrobić ładny spadeczek. Z tej strony również. Tylko tu sobie najpierw ten teren wypłaszczymy. Tu przy stacji zaraz. O, będzie fajnie. Tutaj też, tu też. No i co? No i... O, chyba jeszcze trochę muszę to cofnąć. O, będzie cacy. O. Doj mnie teraz te tory. O. Będzie. Jak tam z tej strony? Też nie ma tragedii. Mówią, jest pięknie. Okej. Teraz to. Teraz tu. I mamy ładne połączenie drogowe. Czyli kolejowe. Ta droga widmo sobie musi stąd odejść. Takie trochę na wyżynie. Na razie tu chyba nic nie będzie oprócz tej stacji. Za bardzo też nie wiem, co by tu zrobić. Tu mógłbym jakiś rejon handlowy wmajstrować. Takie równoległe do torów zrobimy. Linia pomocnicza, halo. Tak, na prosto, bo tu jest chyba prosty tor, tak, tu. O, tak, i to już ładnym łuczkiem. O, będzie fajen. O. Tutaj taka trochę krzywizna. Delikatna, o. O. No to oczywiście muszę przeprostować. O, piękny łuczek się zrobił, tylko alt się nacisnęło. Tylko... Bym tu zrobił wszędzie jedną wysokość. Trochę skarpa. A i tutaj ten węzełek. Teraz tu się dołek na odmianę zrobił. Matko, jakie to krzywe. Ale to jest krzywe. O, już jest lepiej, bo chyba tu generalnie tak wszystko do góry idzie. Jakbym to zaznaczył? O, tu. To wszystko do... Nie kopiuj!
W sumie tak niech zostanie. A sobie to muszę to musimy zrobić inaczej. To będzie podniesione. Tutaj też. I tutaj też podniesiemy. Oj, chyba będzie cacy. A i ten tutaj. Jak to teraz wygląda? No, tragedii nie ma. To jest oczywiście grunt. Oj, chyba za bardzo podkopałem. Dobra, działo. Przyjmuję pociągi międzynarodowe. A i autobus jeszcze muszę zrobić zajezdnię autobusową. A w ogóle poczta, jak tam poczta? Mam tylko dwa urzędy pocztowe. Tutaj trzeba zrobić trzeci. Na przykład tu. Dobra, autobusy. Zajezdnia autobusów takich zwykłych. Zrobimy ją z tyłu tego magazynu. W ogóle jak tam magazyn? Jakbym to dał na pusty? Bo dobra, niech będzie tak jak jest. Tu może dam drugi taki magazyn. Tylko może taki większy? Średni. No bo on mi się potem może przydać. Zrobię taki ten. Tu to towar będzie strefa przemysłowa, wydobywcze. Dobra, ja mam że autobusy, to mogę robić stanki. A, w ogóle nie mam prądu ani wody. Ech. Chyba tymczasowy drutens. Który zostanie tutaj poprze czasy pewnie. O nim zapomnę. Nie no, on jest w takim miejscu, że raczej go nie będę miał problemu, żeby go nie zauważyć. A w ogóle to miałem zrobić jeden kierunek. To mi się przypomniało. tutaj tak. O. Na razie to wywalimy. Dobra. Kurde, 28 minut filmu, a ja nic nie zrobiłem. Tylko trochę bloków porobiłem, kurde. Dobra. Na odchodne robię linię autobusową. Pierwsza linia autobusowa. Pojedzie z... Może stąd, z tego rejonu przemysłowego. Będzie miała pierwszy przystanek. Będzie przystanek numer 2. Numer 3 będzie tu, przy remizie. Numer 4. Tu. 5. przystanek będzie tu. 6. tutaj. Koło cmentarza i tutaj nawracamy. Tu przystanek. Tu przystanek, potem znowuż tu przystanek. Tutaj wjeżdżamy w tą strefę. Tutaj jeszcze zrobimy sobie jeden. Tak, tu koło rolników. Tu. I tu już wjeżdżamy. Tak, to jest taka tam. O, proszę bardzo. Tu jeszcze bym zrobił jeden przystanek. O, przed rondem zaraz. Ten przesunął tu przy magazyn. O, i cacy. Wjechały, proszę bardzo, pierwsze autobusy. To jest Merol? Nie, man. A tutaj normalny autobus, kurde, poczta jedzie. Ale tu ruch się zrobił. Policja. O, Solaris. Mercedes kolejny jakiś, o. No, dużo tego. Jakiś jelczor nawet. Się to nie jest jelczor, tylko ten francuski coś. Też nie wiem, nie pamiętam jaki to jest. Gdzieś tam jest na Steamie, no. Ta pierwsza linia autobusowa już za nami. No, to ja wam teraz dziękuję za uwagę. Kurde. Ale mamy dużo zapotrzebowań na pracowników. Ja pierniczę. Na drugą linię, oba, to jeszcze jedną linię zrobię.
już tak pół godziny odcinka. Druga będzie jechała z tego przemysłu tutaj. Miałem jeden przystanek, drugi przystanek. Tu będzie albo nie. Tu będzie drugi, tu będzie trzeci. Jeżdżamy na autostradę, jedziemy autostradą. Tu przystaneczek. Kolejny tu na rondzie. Jak to zawrócić teraz? O, wiem jak. Trochę objazdem pojedzie ta linia, ale cóż. Tu. Tu. Bo nie, nie tak. Tu. Potem. Tak dziwnie to jedzie. Czemu nie może... Czemu nie chcesz tędy jechać? Halo. Pewnie mam wyłączone, że autobusy mogą ignorować przepisy. Dobra, nieważne. To będzie koło parku. Będzie tutaj. I wracamy. Tu, tu. I z powrotem do strefy przemysłowej. No. To było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za uwagę. Jeszcze sobie poglądamy na ten korek z autobusów. W ogóle jeszcze linia numer 2. Widzimy kolor czarny. O, proszę bardzo. No. I to było na tyle. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa. O matko, korek.